Wielki Piątek czytamy opis męki i śmierci Jezusa. Każdego roku ten sam. Opis według relacji świętego Jana, czyli według relacji tego, który jako jedyny był z Jezusem do końca. Wytrwał, wytrzymał cierpienie pod krzyżem. Relacja Jana jest więc świadectwem o faktach i jest najmocniej przesycona medytacją nad ich sensem. Będą więc kolejno opis pojmania w ogrodzie Getsemanii po zdradzie Judasza, upokarzające przesłuchania u arcykapłana Annasza i Kajfasza i rozgrywające się jakby w tle dramat Piotra, który wypiera się tego, że zna Jezusa. Później pretorium i przesłuchanie prowadzone przez Piłata, któremu zabrakło cywilnej odwagi, by uwolnić niewinnego. Okrutne biczowanie, znęcanie się przez bezdusznych żołnierzy i wyszydzenie. Końcem tej sceny będzie ecce homo, czyli ukazanie zmaltretowanego, ubiczowanego króla. Oto człowiek. W końcu droga krzyżowa, u jej kresu Golgota i samo ukrzyżowanie. I dziwna, zastanawiająca scena, gdy żołnierze, zabrawszy szaty Jezusa, podzielili je między sobą, a o tunikę rzucili losy, do kogo ma należeć. Będzie też swoisty chrystusowy testament z krzyża. Ostatnie słowo Jezusa skierowane do matki i do ucznia, skierowane do nas. Na koniec śmierć, przebite serce i grób. Każde z tych wydarzeń, każde z miejsc to oddzielna historia, to ludzie różni, jedni zatroskani, inni okrutni, każdy z doświadczeniem jakiegoś zwycięstwa lub bagażem swoich porażek. To również słowa, czasem wypowiedziane z lęku, w bezradności. Nie brakowało i tych wykrzyczanych z szyderstwem, pełnych kpiny i nienawiści. To również konkretne osoby i ich spotkanie z Jezusem. Czasem jedyne spotkanie z Chrystusem w milczeniu. A ty, gdzie jesteś? Gdzie w tym wszystkim odnajdujesz siebie? Z czym, z kim się identyfikujesz? Która z tych scen odgrywa się dziś w miejscu twojej pracy, w domu, w twoim sercu? Zajrzyj do tekstu, wysłuchaj uważnie i w skupieniu relacji Jana, umiłowanego ucznia. I postaraj się odpowiedzieć na pytanie, gdzie dziś, gdzie teraz jesteś. Nie bój się, że odpowiedź może być trudna, bo może boleśnie odzierająca z pobożnych zapewnień i szczytnych planów. Nie bój się i pozwól, by On to wszystko oczyścił i przemienił, bo z Jego otwartego boku, przebitego włócznią, jak mówi Jan, wypłynęła krew i woda. Na wszystkich. Zaświadczył to ten, który widział.